Dzisiaj spotkamy potomków rodziny Hermana Göringa, który w III Rzeszy należał do najbliższych współpracowników Hitlera. Pewnego razu Göring powiedział: krew człowieka mówi o nim wszystko. Dzisiaj krew Göringa po raz pierwszy przemówi ustami jego krewnych. Żeby ich odnaleźć, musieliśmy polecieć na inny kontynent. Po przyjacielsku życzę sukcesu przy realizacji filmu. Dzieci III Rzeszy. Życie w cieniu ojców. Część trzecia. Jesteśmy w amerykańskim mieście Santa Fe przy granicy z Meksykiem. Wieczna susza, kilometry jałowej ziemi, jałowej jak kobieta, która tu mieszka, w krainie jadowitych węży, kaktusów i wypalonej trawy. Nazywa się Bettina Göring. Uważa, że ród Göringów powinien się skończyć na niej na zawsze. Tak, jestem pewna, że gdzieś w podświadomości czuję się winna. To odpowiedź na pytanie, dlaczego poddałam się sterylizacji, żeby nie mieć dzieci, tak żeby nie mieć rodziny. To z jego powodu Bettina zdecydowała się na tak desperacki krok jak sterylizacja. Z powodu Hermana Göringa, najbliższego współpracownika Hitlera, marszałka Rzeszy i dowódcy Luftwaffe, brata jej dziadka, którego groźny cień od dzieciństwa czuje za plecami i choć ma już 56 lat, to wciąż jeszcze widzi w lustrze jego rysy. W swojej twarzy widzę rysy Göringa. Kiedy umarł mój ojciec, wyprzedałam wszystkie jego rzeczy. Znalazłam mnóstwo zdjęć. Było wśród nich zdjęcie Göringa z czasów, kiedy był jeszcze szczupły, a nie taki tłusty jak później. To był dla mnie szok, że jestem do niego tak podobna. Może się wydawać, że łatwo jej się z nami rozmawia, ale tylko wtedy, gdy się nie wie, że uśmiech to jej mechanizm obronny. Uśmiech identyczny jak u Hermana Göringa, który według własnych słów zawsze się uśmiechał w najbardziej niewłaściwych chwilach. Jestem podobna do tego chłopaka. Chłopaka wcale nie chce być do niego podobna. W rodzinnym archiwum nie ma już fotografii Göringa. Bettina wszystkie podarła. A ja podziwiam jego umysł. Być może coś z Göringa jednak jest w naszej rodzinie. Mam taką nadzieję. Bettina nie zna tej kobiety. Nazywam się Elizabeth Göring, jestem bratanicą marszałka Rzeszy Hermana Göringa. Moim ojcem był jego młodszy brat Albert. Jesteśmy w Limie, stolicy Peru. Na tutejszym targu nikt nie domyśla się, że w żyłach tej kobiety płynie krew marszałka Hermana Göringa. Peruwiańczycy zawsze biorą ją za turystkę i zawyżają ceny. Wystarczy jednak, że otworzy usta i nie ma już wątpliwości, że jest miejscowa. Po hiszpańsku mówi lepiej niż w ojczystym niemieckim. Elizabeth urodziła się w Austrii, ale już od ponad 60 lat mieszka w Peru. Jak i dlaczego znalazła się na innym kontynencie, daleko od ojczyzny? Pytacie, czy ja się tu ukrywam? Nie, w żadnym wypadku. Nie ukrywamy się, bo nie mamy niczego do ukrycia. To jednak dziwne, Elizabeth. Przecież po wojnie wielu znanych nazistów uciekło wraz z rodzinami właśnie do południowej Ameryki. Krążyły pogłoski, że również Hitler, Bormann i szef Gestapo Müller zainscenizowali swoją śmierć, a potem spokojnie dożywali tutaj swoich dni. Panią z nazwiskiem Göring zapewne też przerzucono do Peru, jak wielu innych. Uciekali głównie do Argentyny i Paragwaju. Tak, słyszałam o tym. Tu w Limie też pojawiło się dwóch zbrodniarzy, ale nie zdołali się ukryć przed władzami Izraela i Mossadem. Myśmy się nie ukrywali, mój ojciec nie musiał, bo nie mieliśmy się czego bać. Jej wuj, Hermann Göring, został aresztowany w maju 1945 roku. Drugi człowiek w III Rzeszy był najważniejszym nazistowskim zbrodniarzem sądzonym w Norymberdze. Na filmie z procesu składa ze znania, ale niczego nie żałuje. Elizabeth z dumą nosi nazwisko Göring. Dlaczego? O tym opowie nam później, a na razie próbuje sił w rosyjskim. Dobro pożalować, moi друзья, z Rosji.
No tak. I jak, dobrze? Nie, spróbuję jeszcze raz. Gering. Ja bo to znałam. Dopiero niedawno dowiedziałam się, że Gering bronił swojego brata Alberta, który pomagał Żydom. Znają państwo tę historię? Znów światła na tę rodzinną historię może rzucić tylko Elizabeth, jedyna córka Alberta Geringa. Opowie o tym po raz pierwszy, a to, co usłyszycie, zdziwi wielu. Jej ojciec zdecydowanie nie był zwolennikiem nazistów, czego wcale nie ukrywał. Herman, jego starszy brat, robił wszystko, aby nikt poza rodziną nie dowiedział się o tym. To mój ojciec. Albert ratował ludzi przed nazistowskim reżimem, na czele którego stali Hitler i brat Alberta, Herman. Najdziwniejsze jednak, że wszystko zaczęło się od prośby marszałka. Pierwszym człowiekiem, który zwrócił się z tym do mojego ojca, był właśnie mój wuj. Poprosił, żeby ojciec pomógł wyjechać z Niemiec znajomej jego żony i jej mężowi Żydowi, bo w Niemczech nie byli bezpieczni. Kto? Gering? Oczywiście Herman nie mógł tego zrobić sam. Proszę sobie tylko wyobrazić, co by się działo, gdyby Hitler się dowiedział. Dlatego prosił o pomoc brata, mojego ojca, i podpisał wszystkie potrzebne dokumenty. To znaczy, że Gering wiedział o ratowaniu Żydów, Polaków i Czechów. Och, Boże mój! Nie wiedziałam o tym. Albert był młodszy od Hermana o 2 lata. Mój brat to dobry człowiek, powiedział numer 2 reżimu w 1945 roku, kiedy po wojnie był sądzony w Norymberdze, i dodał, był moim całkowitym przeciwieństwem. Albert zeznawał na korzyść brata i powiedział sędziom, wydawane na mnie nakazy aresztowania lądowały na jego biurku i za każdym razem mi pomagał. Każdy raz wyruczał mnie. Rzeczywiście, Herman musiał wiele razy ratować brata. Albert trafiał nawet do więzienia za protest przeciwko reżimowi. W 1939 po zajęciu przez Hitlera Czechosłowacji Herman wysłał bezpartyjnego Alberta na kierownicze stanowisko w firmie Szkoda. Myślał, niech się wygłupi, ale nie w Niemczech, nie pod nosem gestapo jego wszechwiedzącego szefa Müllera, który ciągle podpisywał nakazy aresztowania Alberta. Ale w Czechosłowacji Albert również znalazł sposób, żeby zadziwić brata. Moja mama pochodziła z Pragi, stolicy Republiki Czeskiej. Tam się poznali. To jej zdjęcie. Nazywała się Mila Klazarowa-Neumann. Wyszła za mąż za Alberta Geringa. Kiedy się poznali, nazywała się Klazar Neumann. A Neumann to przecież nazwisko żydowskie. Pobrali się w kościele świętego Marka w Salzburgu. Latem 1942 roku taki ślub był uważany za poważne przestępstwo przeciwko czystości rasy aryjskiej. Szef gestapo Heinrich Müller chciał brutalnie rozwiązać rodzinny dramat Geringów. Na tych unikalnych zdjęciach widzimy Müllera, którego w filmie 17 mgnień wiosny zagrał Leonid Broniewoj. Wprawdzie niepodobny zewnętrznie do oryginału, ale chodzi o coś istotniejszego. W naszych czasach nikomu nie należy wierzyć, czasami nawet samemu sobie. Ale mnie można. Co zrobił marszałek, wujek Elizabeth, kiedy się dowiedział, że jego brat zignorował prawa III Rzeszy? To, co zrobiłby każdy brat, przysłał prezent ślubny. Nie przejmując się niczym, Herman przysłał mamie w prezencie luksusowego, czerwonego Mercedesa. Müller był wściekły, a młoda żona Alberta weszła do rodziny Geringów. Była zapraszana do rodowych zamków. Na przykład miesiąc miodowy spędziła z ojcem w zamku Mautendorf. Tam właśnie Mila Gering zaszła w ciążę z Elizabeth i aż do śmierci trzymała w rodzinnym archiwum telegram gratulacyjny od swojego protektora, marszałka Rzeszy. Życzymy wszystkiego najlepszego mamie i dziecku, podpisane Herman i Emmy, czyli jego żona. Data 15 grudnia 1944 roku. Urodziłam się 6. To był trudny okres dla marszałka Geringa. Czuł się coraz bardziej niepewnie, bo z każdym dniem tracił przychylność Hitlera. Miną jeszcze 4 miesiące i trzecia Rzesza runie. Ale nawet w obliczu zbliżającej się katastrofy Gering nie zapomniał o telegramie z gratulacjami. Z tego, co słyszałam od mamy, Herman był wyjątkowym człowiekiem. Rodzina była dla niego bardzo ważna, był w stanie zrobić dla niej wszystko.
Tu po lewej jest mój ojciec, jego siostra Olga, Rosalita, Paula i brat Herman. Tacy jak Göring to ludzie niespełna rozumu, psychopaci. Uważają, że tylko ich rodzina jest ważna i ją chronią. Wiem, że on bardzo energicznie bronił i chronił swoich bliskich. Oczywiście, że bronił. Nie interesowała go czystość krwi ani kolor skóry. Wiedział, że w żyłach mojej matki nie płynie krew aryjska, bo była czeską Żydówką. I o ile wiem, nie miał nic przeciwko temu. Mam nawet wrażenie, że cieszyłby się, gdyby był z nami tu i teraz w wolnym kraju, gdzie mógłby wyrażać swoje poglądy i spokojnie żyć w pokojowych czasach. Cóż za bzdury. Z drugiej strony to prawda, że Göring wydaje się zabawnym człowiekiem, gdyby nie to, że te czasy były tak tragiczne. Bo przecież on był jak postać z komiksów. Tyle tylko, że ta zabawna figura była winna śmierci tylu ludzi. Bettina przez całe lata próbowała zmyć z siebie piętno nazwiska. Ale czy można zmyć krew? Zgodziła się opowiedzieć nam o rodzinie i otworzyć swoje archiwum. Mój dziaduszka, starszy brat. Nigdy nie poznałam mojego dziadka, starszego brata Göringa, który umarł w 1932 roku, a więc jeszcze przed szaleństwem faszyzmu. O ile wiem, Herman był mu bliski. Podczas I wojny światowej został ranny w Afryce. Przeszedł wiele operacji, ale żadna mu nie pomogła. W końcu zmarł od tych ran. A to moja babcia z trzema synami. To mój ojciec i jego dwóch młodszych braci. Wszystkich trzech bratanków Hermann Göring wziął do Luftwaffe, na której czele stał. Dwóch z nich zginęło na froncie, z wojny wrócił tylko ojciec Bettiny, najstarszy i ulubiony bratanek marszałka. Przed wojną ojciec był zachwycony, że należy do rodziny Göringów. Już jak miał 15 lat, jeździł takim motocyklem z bocznym wózkiem. To tak, jakby teraz był gwiazdą rocka. Oczywiście ojciec chciał latać, ale nie mógł spełnić tego marzenia, bo miał słaby wzrok i nosił okulary. Jednak Heinz Göring usiadł w końcu za sterami myśliwca i zapłacił za to kilkoma latami niewoli w Związku Radzieckim. Wrócił do ojczyzny dopiero w 1947 roku. Ojciec nigdy nie mówił źle o Rosjanach, a przecież nosząc nazwisko Göring mógł się spodziewać najgorszego, że nie będą się z nim patyczkować, ale nigdy nie zauważyłam, żeby miał jakieś urazy w stosunku do Rosjan. Nie było w nim nienawiści, po prostu cieszył się, że miał szczęście i przeżył. Bettina jest zachwycona rosyjskim szalem, jaki przywieźliśmy jej w prezencie. Jej matka Elizabeth miała pracownię krawiecką w 1954 roku. Ojciec Bettiny, który starając się zarobić na życie handlował naparstkami, zaszedł do jej pracowni zaproponować swój towar i tak się poznali. Pobrali się rok później, w 1955. Trzeba przyznać, że rodzina była przeciwna małżeństwu Heinza z córką antyfaszystów. To moja babcia nazistka wyszła za mąż za swojego wuja, starszego brata Hermana, czyli w rodzinie doszło do kazirodztwa. Dlatego moja decyzja, żeby nie mieć dzieci, ma swoje uzasadnienie. Były też inne małżeństwa wewnątrz rodziny, a z kazirodczych związków nie ma zdrowego potomstwa. A to ja jako niemowlę. Lubię to zdjęcie. Już wtedy było widać, że jestem optymistką. Wychowywała mnie babcia. Była prawdziwą nazistką i pozostała nią aż do śmierci. Kiedy oglądałyśmy w telewizji filmy dokumentalne, mówiła: to wszystko kłamstwo, niczego podobnego nigdy nie było. Na procesie norymberskim Hermann Göring próbował twierdzić to samo. Nie przyznaje się do winy. Chyba widać, że to psychopata. Dlatego ja i mój brat byliśmy takimi buntownikami. Staraliśmy się, na ile tylko to było możliwe, odróżniać od rodziny. Przeszliśmy na przeciwną stronę.
Pierwszą wspólną decyzją brata i siostry stała się rezygnacja z przedłużania rodu. Brat Bettiny również poddał się sterylizacji i tak samo jak ona przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, do Santa Fe. Nie zgadza się na to, by go filmować. Bettina jest odważniejsza jeszcze w Niemczech. Kiedy jako nastolatka uciekła z domu, próbowała się realizować na wszystkie sposoby, które na pewno nie spodobałyby się Hermanowi Göringowi. Zawsze cierpiałam z powodu win Göringa. U nas Niemców nie ma w ogóle bohaterów, ludzi, do których człowiek chciałby równać, upodabniać się. Wielu z nas, tak jak ja, szukało czegoś, w co można by wierzyć, ponieważ, jak sami rozumiecie, trudno gloryfikować to, co było, czyli niszczenie, nienawiść, mordowanie. Dlatego uciekłam z domu i wcześniej rozpoczęłam samodzielne życie. W wieku 13 lat. Z początku była komunistką, potem jej pasją stała się religia, na końcu została hipiską. Tak, byłam hipiską. Kiedy miałam mniej więcej 20 lat, mieszkałam w domu, w którym było pełno hipisów w moim wieku. Wiele dziewcząt zachodziło tam w ciąży. Pytałam, jak w ogóle możecie rodzić dzieci? Pamiętam, że jedna z koleżanek w ciąży powiedziała, co z tobą? Masz z tym chyba jakiś problem. Przecież płodzenie dzieci to najnormalniejsza rzecz na świecie. Ale ja byłam zdecydowanie przeciwna. Najwyraźniej to kwestia podświadomości. Bo przecież 10 lat później zdecydowałam się w końcu na podwiązanie jajowodów. Do tego stopnia odrzuciłam swoje pochodzenie i swoją rodzinę. I dlatego zaczęła pani zażywać narkotyki? To było kiedyś, nie jestem uzależniona. Miałam wtedy 13 lat. Spróbowałam narkotyków i zaraz przestałam, bo to zdecydowanie nie dla mnie. To mnie nie brało. Zupełnie inaczej niż Göring, który był prawdziwym narkomanem. Dlatego tak utył i miał gwałtowne wahania nastrojów. Kiedy działania wojenne spowodowały przerwy w dostawach opium, Hermann Göring kazał szybko wynaleźć narkotyk syntetyczny, który mu zaprezentowano w 1944 roku. Podobno nazista numer dwa sam wybrał dla niego nazwę Dolofina od imienia Adolf na cześć Hitlera. A ja nawet papierosów nie palę. Kiedy byłam dzieckiem, pamiętam, jak u babci zabijaliśmy mole. Trzeba było odymić szafę i nawet się nie zaciągałam, tylko po prostu wydmuchiwałam ten dym do szafy. To był jedyny epizod w moim życiu związany z narkotykami i papierosami. Nie piję i nikt z nas nie pali, a to dlatego, że śpiewamy. My, to znaczy Elizabeth i jej syn. Renzo, możesz podejść na chwilę? On niestety zupełnie nie mówi po angielsku, zna tylko parę słów. To mój syn Renzo della Cadena. Na drugie imię ma Albert. Renzo, Albert. Renzo della Cadena, Albert Göring. Elizabeth dała synowi imię po swoim ojcu. Dobrze kieruje nie tylko samochodem, ale również grafikiem występów Renza, który jest znanym w Limie tenorem. Wiele lat pracowała w różnych firmach, aż w końcu rzuciła wszystko i została menadżerką syna. Od rana do wieczora zajmuje się organizacją jego występów. Dzisiaj Renzo śpiewa w restauracji, jutro na pogrzebie, a pojutrze na weselu. A pod koniec tygodnia jeszcze chrzciny. Czy to kres jego marzeń? Wyobrażam sobie, że spełni się moje marzenie i syn osiągnie ogromny sukces. Niestety nie mamy dobrego menadżera z odpowiednimi kontaktami. Uważam jednak, że ludzie na całym świecie powinni poznać mojego syna. Tutaj wszyscy go kochają. Krewny marszałka Göringa, który uwielbiał klasyczną włoską operę, nie jest pozbawiony typowej dla rodziny ambicji. Marzy o podboju świata. Nie na drodze wojennej jednak, tylko swoim głosem. Na razie występuje na imprezach i spełnia życzenia gości. A paka?
выступление по заявкам гостей. Elizabeth nie używa swojego nazwiska w celach handlowych, chociaż mogłaby mieć znacznie więcej klientów. Pewnego razu przyznała się gościom, to nie jest zbieżność nazwisk, naprawdę jestem z rodziny Göring. Obsiedli mnie jak mrówki zdechłą muchę. Wszyscy chcieli robić sobie ze mną zdjęcie. Każdy chciał, żeby mu coś napisać na pamiątkę w programie. Każdy chciał, żeby ja coś napisał mu na pamięć. Prямо w programie. Kręco budzi zainteresowanie nie z powodu nazwiska, ale dlatego, że ma 35 lat, a nie ma żony, choć jest bardzo pożądaną partią i dobrze zarabia. Niedawno kupił mieszkanie w prestiżowej dzielnicy i wziął do siebie samotnie żyjącą matkę. Elizabeth ma za sobą nieudane małżeństwo z jego ojcem, Peruwieńczykiem. Co by na to powiedział wujek Herman? Gdyby żył, byłby bardzo stary. Ale polubiłby Peruwieńczyków i życie w Peru. Próbował przecież uciec do Argentyny. Gdyby to się udało, na pewno znalazłby się sposób, żeby go urządzić. Ale Göringowi nie udało się uciec. To kronika filmowa z maja 1945 roku. Aresztowanemu marszałkowi zdejmują odznaczenia, odbierają osobistą broń. Widać, że jest na skraju załamania nerwowego. Wydaje się, że zaraz się rozpłacze. Jak dziecko, któremu zabrano jego zabawki. Bettina oburza, że tylko to wywołało łzy u marszałka. Też mi powód do płaczu. Göring jest zmieszany i przerażony, ale mimo to szuka oczami obiektywu kamery. Kiedy człowiek jest tak bardzo związany ze swoją karierą, władzą, potęgą, to co się z nim dzieje, jeżeli mu to wszystko zabierają, nie dając nic w zamian? Kim wtedy jest? To mój brat, powiedział Albert, ojciec Elizabeth, dowiedziawszy się o aresztowaniu Hermana. To wystarczyło, żeby Amerykanie, do których poszedł zapytać o Hermana, jego również zatrzymali. Albert się nie sprzeciwiał, bo rozumiał, że z takim nazwiskiem nie uniknie aresztowania. Zaraz po aresztowaniu Hermana, Albert poszedł, żeby pomóc bratu. Nie sądzę, żeby chciał powiedzieć, jestem jego bratem, mnie też aresztujcie. Nie, on poszedł, żeby udowodnić, że Herman wielokrotnie podpisywał dokumenty umożliwiające różnym ludziom wyjazd z Niemiec. Albert przygotował listę ludzi, których razem z bratem, marszałkiem Rzeszy, udało się uratować. To jest ta lista. Zdołał zebrać tylko 34 nazwiska, a było ich kilkaset pozostałych. Albert nie pamiętał. Tym bardziej Herman. Oczywiście, że to śmieszna liczba przy milionach zabitych, ale pomyśleć, że uratowali ich bracia Göringowie. Albert zrobił tę listę, przekazał ją śledczym, ale oczywiście nikt mu nie uwierzył. Albert pozostawał w areszcie, ale dzięki temu w Norymberdze mógł przez kilka chwil z daleka zobaczyć starszego brata. Albert zauważył, że Herman drgnął, ale po chwili zaśmiał się nerwowo nad własną głupotą i szybko ukrył twarz. Alberta niesłusznie przetrzymywano w więzieniu. Oczywiście trudno mu było udowodnić to wszystko, o czym teraz opowiadam. To zrozumiałe, że nikt mu nie wierzył. Przecież wszyscy wiedzieli, że jest bratem Hermana i dlatego trzymali go w więzieniu. Nie chcieli go wypuścić, nawet kiedy prawda wyszła na jaw. W tę prawdę trudno było uwierzyć. Pod numerem 15 na liście uratowanych widniało nazwisko Franza Lechara, kompozytora o światowej sławie. I to właśnie rodzina Lecharów jako pierwsza złożyła zeznania na korzyść Alberta. Potem pojawili się inni świadkowie, bardzo wielu świadków. Wśród ich zeznań były i takie, które budziły zdumienie.
Ludzie opowiadali, jak pewnego razu Albert wstawił się za staruszką, którą na ulicy bili gestapowcy. Jego też pobili i zmusili do szorowania jezdni razem z tą starą kobietą. Nie podał wtedy swojego nazwiska. Innym razem już jako brat Göringa pojechał do obozu koncentracyjnego, ponieważ rzekomo potrzebował rąk do pracy w fabryce Szkody. Ciężarówki wyjechały za ogrodzenie z drutu kolczastego i Albert oświadczył dziesiątkom bezimiennych więźniów, że są wolni. A Elizabeth od małego ratuje zwierzęta, ściąga do domu chore koty, psy, nawet wiewiórki. Mamy w domu wiewiórkę. Przyniesiono ją do mnie, bo miała złamaną łapkę. Mam zamiar ją wyleczyć i wypuścić z powrotem w parku, bo ma tam rodzinę, która na nią czeka. W 1947 roku Albert Göring wyszedł na wolność i wrócił do żony i córki. Szczęśliwa rodzina znów mogła być razem. Wiewiórki robią tak. Ja imituję ich. Naśladuję ich język. Dobrze sobie radzi z wiewiórkami, ale z ojcem bohaterem trudno jej było znaleźć wspólny język. Z wiewiórkami jest dużo łatwiej. Wystarczy nakarmić orzeszkami i już ma się ich miłość. Z bliskimi jest dużo trudniej. Mama powiedziała, przyjdzie twój tata. Byłam bardzo podniecona, zobaczę tatusia. Bawiłam się na piętrze, kiedy wysoki mężczyzna w szarym palcie i w kapeluszu podszedł do mnie i powiedział: ty jesteś pewnie Elizabeth. Mam dla ciebie prezent. Popatrzyłam na niego z zaciekawieniem, a on wyjął z kieszeni czekoladę i mi podał. Oczywiście wyciągnęłam rękę, żeby ją wziąć, a on na to: poczekaj chwilę. Zaczął dzielić ją na kawałki i powiedział: możesz wziąć jeden. Wtedy popatrzyłam na niego i powiedziałam: nie, dziękuję. Miałam wtedy 3 lata. Elizabeth pamięta, że ani ona, ani jej matka nie chciały z nikim dzielić się odzyskanym ojcem i mężem, ale on był przyzwyczajony, żeby swoją uwagę dzielić, jak tę czekoladę. W rodzinie pojawiły się nieporozumienia i skandale. Albert znalazł sobie młodą kochankę. Matka Elizabeth, młodsza od męża o 20 lat, nie potrafiła znieść upokorzenia. Wystąpiła o rozwód i uzyskała prawo do opieki nad córką. W 1951 roku obie wyjechały do Peru, a Albert został w Niemczech. Peru, wiadomo, koniec świata, trzeci świat. I co z tego? Cieszę się za każdym razem, kiedy wracam z podróży, wysiadam z samolotu i czuję zapach Limy. Tu jest mój dom i dobrze mi z tym. To mój dom i nie ma problemu. Za każdym razem, kiedy tu wracam i widzę te szerokie, otwarte przestrzenie, mówię sobie: dziękuję, aleluja. Bettina, podobnie jak Elizabeth, kocha swoją nową ojczyznę. 30 lat temu wyjechała z Niemiec do Stanów Zjednoczonych, gdzie poznała swojego męża Diego, który zresztą też jest Niemcem. Marzyliśmy o tym, żeby zbudować własny dom, ale brakowało nam pieniędzy. Mamy dużo ziemi, ale wszystkiego brakowało. Nie macie pojęcia, jak mało mieliśmy, kiedy kupowaliśmy tę ziemię. A to jest nasz dom. Budowaliśmy go przez 20 lat. Przydały się inżynierskie umiejętności Adiego, który wykłada fizykę w miejscowej szkole. Małżonkowie z dumą pokazują nam dom. Na Göringu ten dom nie wywarłby pewnie wrażenia, bo nazista numer 2 uwielbiał luksusy.
А теперь взгляните на нашу солнечную. А то наш солнечный покой. Проже за мною, проводжу вас. У нас тут маленький фонтанчик. Мамы тут в środku такие małe odpowodne, pływają w nim dwie małe rybki. Прямо как Ади и я. Скромность во всём. Дом урządzili скромnie. Najważniejsze dla nich jest to, że mogą być razem. Bettina nie ma w krwi zamiłowania do luksusu. Tymczasem jej krewny Hermann Göring zebrał, a mówiąc wprost, ukradł ogromną kolekcję dzieł. Za plecami marszałka wielu wysoko postawionych nazistów nazywało go z pogardą kolekcjonerem. Bettina zbiera jedynie tanie ozdoby, a rodzinne zbiory antyków po prostu wyrzuciła. Nie chciała pieniędzy za rzeczy Göringa, nawet jeżeli w grę wchodziły duże pieniądze. Wydaje mi się, że cena srebra bardzo poszła w górę. Wszystko jest tu bardzo drogie. Wystarcza mi, że mogę zaprosić ludzi do siebie i dać im coś do jedzenia. Proszę się częstować, u nas jest samoobsługa. Jedno łóżko, jedno krzesło, kilka foteli i jestem szczęśliwa. Więcej mi nie potrzeba. Nie osiągnęłam wielkich sukcesów, ani bogactwa, ani w ogóle niczego specjalnego, ale to mi niepotrzebne. Czasami można znaleźć szczęście w małych, codziennych sprawach. Jej ojciec Albert Göring nie kontaktował się już z córką po jej wyjeździe do Peru. Elizabeth miała nadzieję, że przyjedzie do niej, przytuli, wyjaśni, dlaczego zniknął. Nie wiedziała, że już na początku lat 60. był prawie nędzarzem i zaczął pić. Matka cały czas zmuszała mnie, żebym pisała do niego listy. Przez te wszystkie lata, od kiedy tu zamieszkałyśmy, musiałam do niego pisać, dopóki nie skończyłam 10 lat. Zawsze pytałam: mamo, ale dlaczego tata nie odpisuje? Nie przysyłał pieniędzy, w ogóle się o mnie nie troszczył. Bardzo mnie to dziwiło, byłam przecież jego jedynym dzieckiem. Od matki dowiedziała się, że Albert bardzo lubił śpiewać i, jak mówi Elizabeth, to właśnie muzyka przez długie lata ratowała ją przed rozpaczą. W ręcu zagrała krew dziadka i zaczął śpiewać, i to jak. A Bettina Göring odkryła w sobie talent do leczenia. Jesteśmy teraz w moim gabinecie, gdzie praktykuję akupunkturę i leczę swoich pacjentów ziołami. Pokażę je Państwu. Bettina początkowo myślała o założeniu piekarni, ale przeszkodziła jej w tym cukrzyca, rodzinna choroba Göringów. Dlatego zajęła się medycyną ludową. Nie dla pieniędzy, bo dochodów z tego nie ma. Próbuje po swojemu naprawiać to, co zrobił Hermann Göring. To, co natworzył Hermann Göring. Miałam kiedyś pacjentkę, która traktowała mnie jak przyjaciółkę. Chorowała na raka i leczyła się u mnie. Któregoś razu wygadałam się na temat mojej rodziny. Wtedy ta kobieta powiedziała, że nie będzie się już ze mną spotykać. To było niegrzeczne, ale po tym wydarzeniu zmieniłam nazwisko. To była świadoma decyzja. Postanowiłam zrezygnować z nazwiska Göring. Na początku znajomości z Adim opowiedziałam mu o mojej rodzinie. Nie gadam o tym na prawo i lewo, ale on miał prawo wiedzieć. A potem zapytałam, czy po tym wszystkim nadal ci się podobam, nawet jeżeli pochodzę z takiej rodziny? Pamiętasz? Pamiętam. A on na to: no to co z tego? Dlaczego nie? Brzmi intrygująco. Nie. Pewnego razu szukałam pracy i wysłałam swój życiorys. To była firma niemiecka lub austriacka, już nie pamiętam. Zadzwonili do mnie i zaprosili na rozmowę. Prowadził ją jeden z dyrektorów. Siedziałam naprzeciwko niego, a on nagle mnie spytał, czy ma pani coś przeciwko Żydom. Potem powiedział: ma pani szczególne nazwisko przywołujące wspomnienia o wojnie.
Dlatego musimy zwołać zarząd, żeby zdecydować, czy przyjmiemy panią do pracy. No da, сказал я. Aha, ja na to, bo mnie kompletnie zaskoczył. Wróciłem do domu, a mama powiedziała, więcej do ciebie nie zadzwonią. A ja как-то была в буддийском. Pewnego razu byłam w ośrodku buddyjskim i jedna kobieta, żydówka, która tam pracowała, powiedziała, że nie chce koło mnie siedzieć. Takie były reakcje ludzi. Po wojnie szczególnie trudno było nosić to nazwisko, ale Albert Gering był gotów znieść dla niego wszelkie upokorzenia. Po wojnie wszystko straciliśmy. Ojciec nie mógł znaleźć pracy, dlatego że nazywał się Gering. Postanowił jednak zachować nazwisko, nie wiem już dlaczego, być może z uporu. Ale ja jestem pragmatyczna, postąpiłabym inaczej i zmieniłabym nazwisko. Dla wuja Elizabeth, marszałka Rzeszy Geringa, nazwisko było przedmiotem dumy. Martwiło go, że jego stary ród może się skończyć na nim, a miał powody, żeby się niepokoić, bo już w pierwszym małżeństwie nie udało mu się spłodzić dzieci. W 1935 roku owdowiały Gering ożenił się po raz drugi. Jego żoną została prowincjonalna aktorka Emmy Zoneman, ale nowożeńcy, którzy byli lekko po 40 w momencie ślubu, w zasadzie nie planowali już potomstwa. To dlatego, że miał przestrzelone jądra. Kiedy razem z Hitlerem w latach 20. zorganizowali pucz, Gering został postrzelony i lekarze powiedzieli mu, że nie będzie mógł mieć dzieci. Berliński ogród zoologiczny dostarczał marszałkowi Geringowi małe lwiątka, które ubóstwiał. Lwiata żyli w pokoju Geringa. Mieszkały w jego domu, a nawet spały z małżonkami w ich sypialni. W ciągu kilku lat marszałek był przybranym ojcem 7 lwiątek. Miłość do kotów odziedziczyła Elizabeth, która ma ich 4. To Asha, Sisi, Mitch i Hannibal. I tak jak Hermann Gering, lubi się z nimi bawić i rozmawiać, ale nie po niemiecku, tylko po czesku. Hermann marzył o dziecku, a Elizabeth marzyła, żeby zobaczyć ojca. Pewnego razu matka powiedziała jej, twoja ciocia pisze, że Albert wybiera się do Ameryki Południowej szukać pracy. Na pewno przyjedzie cię odwiedzić. Czekaj. I Elizabeth czekała. Ktoś zastukał do drzwi, otworzyłam. Przed drzwiami stał mężczyzna, powiedział, że chce porozmawiać z Milą Klazarową, bo ona chyba tu mieszka, zapytał. Tak, odpowiedziałam i pomyślałam, a jeżeli to mój ojciec? Jak ja na niego patrzyłam, ale to nie był ojciec, tylko ktoś z ambasady. Tym razem dobrze wie, kto przyszedł. Po rosyjsku 3 razy, jeszcze raz. 3 razy? 3. Wchodź. To nie jest oczywiście jej ojciec, chociaż bardzo podobny. To mój starszy syn Michael. Jestem z niego bardzo dumna. Michael ma 36 lat i właśnie wrócił z wyprawy po Amazonce. Jest inżynierem środowiska. Ludzie w Peru słyszeli o Hitlerze, ale nie o Geringu. Tak, zdarza się, że ludzie dają dzieciom lub psom na imię Hitler bez problemu, ale Geringa nie znają. Jeżeli pogrzebać w rodzinnych historiach, to w każdej znajdzie się jakaś czarna owca. Wiecie, że Bettina Gering postanowiła nie mieć dzieci, żeby nie przekazywać potomstwu swoich genów? Ale to jest przecież nienormalne. Nie, to była bardzo trudna decyzja. Zawsze myślałam, że nie mam wyboru. Uważam, że powinniśmy dawać sobie możliwość posiadania dzieci, bo rodzina to błogosławieństwo. A to, co się dzieje u człowieka w głowie, zależy od wychowania. Nie wiem dokładnie, jaki wpływ mają na nas geny, ale jest on ogromny. Pytanie tylko, co człowiek zrobi z takim dziedzictwem i czy to geny pokonają człowieka, czy też człowiek zwycięży swoje geny. Z tym bywa różnie u różnych ludzi. No, niech będzie. Ale ja nie jestem nim. My to dwoje różnych ludzi. Co ja mogę z tym zrobić? Jestem kimś innym, moje dzieci też są innymi ludźmi. Nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, żeby któryś z nich teraz lub później mógł się stać kimś takim jak Gering.
To jest kościół świętego Franciszka, pierwszy kościół zbudowany w Ameryce Południowej przez Hiszpanów. W tym kościele brałam ślub z Angelem de la Cadena, ojcem moich dzieci. Kiedy urodził się mój pierwszy syn Michael, powiedziałam sobie: jestem nieszczęśliwa, mój mąż to nie mężczyzna dla mnie, ale tak czy inaczej musimy mieć jeszcze jedno dziecko, bo ja zawsze czułam się samotna, dlatego że byłam jedynaczką. Dopiero po urodzeniu drugiego syna, Renza, Elizabeth rozwiodła się z mężem. Jej wuj Hermann Göring przez długie lata marzył o tym, żeby zostać ojcem, aż zdarzył się cud. W 1938 roku jego 45-letnia żona zaszła w ciążę i urodziła dziewczynkę. Chrzestnym ojcem dziecka został Adolf Hitler. Edda, córka Göringa, jest aspołeczna. No ona prosto asocjalna. Ona nie chce, żeby ludzie wiedzieli o jej istnieniu. Myślę, że ona ciągle jeszcze kocha swojego ojca. Znajomi Żydzi mówili mi, że jest nazistką, chociaż nie jestem o tym przekonana. Nie. Edda Göring, pierwsze dziecko Rzeszy, unika fotografów. Niewiele osób wie, jak wygląda. Elizabeth widziała kuzynkę raz w życiu, uprosiła ją, żeby powiedziała do kamery parę słów w obronie jej ojca Alberta dla potomnych. I to wszystko. Edda powiedziała wyraźnie, że bracia bardzo się różnili. Albert nie interesował się polityką inaczej niż jej ojciec Herman. Różnili się we wszystkim. Ona sama wiele wycierpiała, podobnie jak jej matka. Było im ciężko, bo ludzie postrzegali je jedynie jako córkę i żonę takiego człowieka. Podczas tego jedynego spotkania z Elizabeth, Edda w przypływie nietypowej dla niej szczerości opowiedziała kuzynce o tym, jak przed egzekucją przekazała ojcu do więzienia prezent. Pokazała mi małe zielone pudełko. Sama je zrobiła własnoręcznie, kiedy była dzieckiem. Na pudełku była naklejona fotografia Hermana. Nie wiem dokładnie, co było w środku, ale było przeznaczone dla jej ojca. Po latach Edda odkryła to pudełko na jakiejś aukcji w Ameryce. Musiała zapłacić niemało pieniędzy, żeby je odzyskać, ale dla niej to było bardzo ważne, bo zrobiła je z wielkiej miłości do ojca. 1 października 1946 roku marszałek usłyszał wyrok, kara śmierci przez powieszenie. Göring uśmiechnął się, to już mój drugi wyrok. Niedługo przed popełnieniem samobójstwa Hitler, który tracił rozum, kazał rozstrzelać Göringa, ponieważ zaczął go podejrzewać o zdradę. To była oczywiście bzdura, bo Göring nie zdradził Führera, nawet po jego śmierci bronił go jako jedyny na ławie oskarżonych. A teraz wyrok, powieszenie. Tymczasem nawet Hitler, mimo swojego szaleństwa, rozumiał, że marszałkowi Rzeszy należy się nie stryczek, ale kula. On должен był być powieszony. Miał zostać powieszony. Ale ktoś dał mu kapsułkę z trucizną. Ktoś, kto nie chciał, żeby go powiesili. Jego żona Emmy? Nie, w żadnym wypadku. To był brytyjski żołnierz. Göring nigdy nie widywał żony ani córki bez nadzoru. Między nimi była szklana przegroda, tak słyszałam. Ale moja kuzynka była ostatnią osobą, która go widziała. Edda została z niczym. Wszystko jej zabrano. Ma straszne życie, jest bardzo samotna, nie ma nikogo u boku. Miała tylko matkę, ale umarła. A Edda nie wyszła za mąż. Nie ma dzieci, ciężko jej. Był taki okres, kiedy naprawdę byłam zła na Göringa, bo on również zniszczył swoją rodzinę, wszystkim złamał życie. Cała rodzina musiała żyć z tym brzemieniem. Hermann Göring otruł się 15 października 1946 roku, kilka godzin przed swoją egzekucją. Nie mógł wiedzieć, że ród Göringów, na którym mu tak zależało, zniknie.
Jego córka Edda nie mogła przekazać nazwiska potomstwu. A i ja, Elizabeth Göring, nie mogę nikomu przekazać tego nazwiska. Jestem kobietą, a więc moje dzieci noszą nazwisko swojego ojca. Dzieci nie przekazać familii nikomu. Bettina też nie ma komu przekazać nazwiska, ale wcale tego nie żałuje. To jej ostatnie plunięcie w twarz marszałka. Ma przecież w zwyczaju budować swoje życie w opozycji do niego. A czego się dorobiła? Wokół niej pustka, nuda, odludzie. Dzisiaj wydarzenie tygodnia znalazła w szopie grzechotnika i wypędziła go kijem. I znów nudy na pudy. Czasami wpadam w depresję, jak wielu ludzi, ale w sumie jestem raczej optymistką, bo mam męża, który zawsze potrafi zażartować z dowolnej przyczyny. To bardzo pomaga w życiu. Pomaga jej nowa przyjaciółka Shanti, Niemka mieszkająca w sąsiedztwie, która też ma swoją tajemnicę. Oto co znalazła po śmierci ojca. W imieniu narodu niemieckiego przyznaję inżynierowi Hansowi Rösnerowi krzyż za zasługi wojenne drugiej klasy, Hamburg, podpisane przez Hitlera. Wyobrażacie sobie? Rok 44. A to już rok 2012. Shanti należy już prawie do plemienia Indian Pueblo i modli się za nas. O duchy, błogosławcie temu projektowi swoją mądrością i siłą uzdrawiającą. Błogosławieństwo duchów teraz akurat się przyda, bo przyjazd naszej ekipy nie przeszedł bez echa. W miejscowej gazecie pojawia się artykuł na temat tego, po co filmujemy. Nikt z mieszkańców Santa Fe oprócz Shanti nie podejrzewał, że obok mieszka krewna Göringa. Cytat. Rosyjska ekipa telewizyjna przyjeżdża do Santa Fe, żeby przeprowadzić wywiad z dwiema tutejszymi obywatelkami na temat psychiki krewnych nazistów. Shanti zadzwoniła do nas o 7 rano, obudziła. Wstawajcie, piszą o nas w gazecie. Tak, na pierwszej stronie. Rzuciłem się do komputera, żeby poczytać w internecie, bo była 7 rano. Potem kupiliśmy gazetę. Ale najpierw przeczytałem artykuł w internecie. Shanti jedzie natychmiast do Bettiny i Adiego. Jest zdenerwowana, nie wie jak zareagują znajomi, kiedy się dowiedzą, że ich przodkowie mieli związki z nazizmem i jak będą się odnosić do Bettiny. Ona mieszka w jeszcze bardziej dzikim miejscu niż ja. Na początku też unikałam spotkania, kiedy dowiedziałam się, że nazywa się Göring. Ale Bettina jest taka fajna, mądra, uczciwa i autentyczna. Bałam się, że nie dojadę. Ale dojechałaś, dobrze się spisałaś. Chciałabym coś wam pokazać. To przyszło dzisiaj pocztą, kartka od mojej klientki. Napisana jest odręcznie, chociaż wydaje się, że to druk. Coś wspaniałego. Oto co pisze. Kochana Bettino, chciałabym, żebyś wiedziała, że dla mnie jesteś po prostu bohaterką. Dowiedziałam się o twoim pochodzeniu i domyślam się, jak ciężko było tobie i twojej rodzinie żyć z tym tyle lat. Z zainteresowaniem przeczytałam twoją historię w gazecie New Mexican. Jesteś wspaniała, dzielna, pełna miłości. Jestem szczęśliwa, że cię znam. Z miłością, Barbara. Wielu mieszkańców Santa Fe zainteresowało się obu paniami. Wydawałoby się, że ta jedna kartka to nic takiego, ale dla Bettiny zmieniła wszystko. Przede wszystkim postrzeganie samej siebie, bo przecież ona to ona. Nie ma sensu poświęcać życia na walkę z cieniem marszałka Göringa. Życie Elizabeth jest jak ocean spokojny, raz sztorm, a raz zupełna cisza. W nielicznych chwilach odpoczynku spaceruje po plaży. Jej syn Renzo wie, że mamy najlepiej wtedy zostawić w spokoju. Rozumie, o kim ona wtedy myśli. Albert Göring, brat marszałka Rzeszy, zmarł w 66 roku, nigdy już nie spotkawszy swojej jedynej córki. Zmarł w Niemczech w nędzy i zapomnieniu. Ileż razy powtarzała sobie słowa, których nie było jej dane wypowiedzieć na głos. Zapytałabym go, dlaczego mnie opuściłeś, dlaczego nigdy nie zjawiłeś się w moim życiu. Chciałabym usłyszeć twoją odpowiedź. Kocham cię, myślę o tobie.
Wiesz, tato, zawsze wybierałam mężczyzn starszych od siebie. Myślałam, że z tymi starszymi łatwiej będzie mi stworzyć dom i zyskać szczęście. Niestety myliłam się. Zawsze wybierałam niedobrze. Taki już mój los. Jedyny dobry związek damsko-męski, jaki udało mi się stworzyć, to związek matki z synami. To отношение между матерью и сыновьями. A u Bettiny jest mąż. Bettina ma męża i oddanych przyjaciół, i to wystarcza, żeby zacząć nowe życie. Bettina i Adi, żegnając się z nami, oznajmili, że zdecydowali się jak najszybciej sprzedać dom i niebawem prawdopodobnie rozpoczną nowe życie w Niemczech. To aż nieprawdopodobne. Teraz, kiedy patrzę w lustro, nie widzę już w nim Geringa, nie ma go. Mogę uczciwie powiedzieć, że teraz nawet mi nie przeszkadza, że jestem Niemką i członkiem takiej rodziny. Nic w tym nadzwyczajnego, uporałam się z tym. To część mnie. Nie cała ja, ale część. Teraz mogę z tym żyć. Proszę na mnie spojrzeć. To ja. Bettina przyznała, że tego wieczoru po raz pierwszy od lat śpiewała po niemiecku, w języku, którego nie używała z powodu Hermana Göringa. A Elisabeth i Renzo śpiewają po włosku. Te arie uwielbiali jej wujek Herman i ojciec Albert. Ojciec, któremu po wielu latach udało jej się wybaczyć. Tak, wybaczyłam ojcu. Kiedy dowiedziałam się, że ratował ludzi, powiedziałam sobie, być może nie byłam tego godna, żeby zasłużyć na jego uwagę i na to, co mógłby dla mnie zrobić. Ale jednak zrobił wiele dobrego dla innych ludzi. To prawda, to był w sumie dobry człowiek. Do widzenia. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst na podstawie tłumaczenia Włodzimierza Rakowskiego czytał Janusz Szydłowski.